Witam. Dziś jadę, jestem na warszawskiej drodze. Jedzie byk z węglem o numerze 845 ET22. Tam u rogu jeszcze jedzie jeden skład z Griffinem chyba. A byk jedzie z węglem. Ja się zbieram na stację powoli. Tam się widzimy. Dojeżdżam do stacji i stoi Vectron. Tutaj zobaczymy. O, luzem. Bez wagonu w ogóle. No i dojechaliśmy. Trochę się zmęczyłem, powiem wam. Przejście zabronione, oczywiście zabronione. Ale tam bardzo dużo składów. O, i na tym też jedzie byk. Zaraz przejdę i go nagram. Przejście, prędkość światła, byk złapany. ET22 1149. Ale się namęczyłem. I jeszcze zaczynałem zielone światło, bo będzie jechał kormoran, którego też udało mi się złapać. Wczoraj też go złapałem. Kormoran. EB07 517. Super. Powraca. Bo wcześniej kormoran jechał do Olsztynu wczoraj. Do Olsztyna jechał. Zawrócił i jedzie znowu do Polanicy Zdroju. A skład cargo już tam sobie przejechał. Pewnie się na Warszawę-Gdańsko, tak w ogóle to przedni film to był z Warszawy-Gdańskiej, właśnie tam nagrywałem. A tej pięknie Vectron tutaj stoi. A jaki jeszcze numer? 193 384. Proszę bardzo. Zbliża się skład S3 szybkiej kolei miejskiej. Jest to ELF 27 WE 10 ze stacji Legionowo-Piaski do stacji Warszawa Powązki. No i odjeżdża. Tutaj z boku ten piękny Vectron odstawiony. Tutaj mamy przejście służbowe. Jestem już przy końcu peronu. I mamy lokomotywy po kolei. ET41, byk ET22. ET42 i drugi ET42 luzem. I tam mamy jeszcze jedną lokomotywę ET42. Zbliża się skład z Ciechanowa do Warszawy Woli. Przepraszam trochę za jakość. Niedługo już będzie lepsza kamera. I są to dwa elfy N76 20 i 19, bo już wiem, no bo już dzisiaj widziałem ten skład.
na Warszawie Gdańskiej. A jednak to nie ten. Jest 21:17. No bo jak byłem na Warszawie Gdańskiej, to też był właśnie, były dwa elfy do Ciechanowa, to myślałem, że to były. Jednak trochę się pomyliłem. I odjeżdża. Przejdzie on przez Most Gdański, a potem już na Dworzec Gdański. Odjeżdża ET42. Luzem. O numerze 026. Zostawią tutaj się przesuwa na dwóch pantografach elegancko i zmienia rozjazdy. No i się oddala gdzieś w kierunku Warszawy Gdańskiej pewnie. Czapajew zmienia tor, jednak nigdzie nie jedzie, przynajmniej na razie. ET42 o numerze 26. Jedzie on tam, że to jest za ten budynek. Ledwo co widać, że tam jest w ogóle sieć trakcyjna. No i zniknął i zaraz się pojawi tutaj. No i jedzie. Manewruje chyba po prostu, by na jakiś tor konkretny trafić. Jedzie on dalej. A, być może będzie się podczerał tutaj do tych węglarek, co tam dalej stoją. Tutaj trochę w zły tor nakierowałem. Nie będzie on się do węglarek podczerał, tylko tutaj do jakichś tam innych wagonów. A my będziemy teraz mieli Flirta chyba. Który już tutaj nadciąga. A takie ujęcie zrobimy z aparatu szerokokątnego. Chyba zgrany trochę. Chyba 012, a nie zdążyłem trochę numerów. Bo na Sielska. Ale pomknął jak petarda. Już w połowie drogi następnego przystanku jest. Ze 120 wyciągnął. Zbliżają się kolejne elfy. Lub jeden elf. Zaraz się okaże. A
E76016 z pociągiem osobowym przyspieszonym z Wodnia do Warszawy Centralnej. Przelot ekspresu Intercity Premium. Nie dojrzałem numeru, bardzo szybki przelot, ale wiem, że z Gliwic do Gdyni Głównej zbliża się Elf SKM. W7WE008. Który był ostatnim filmie z... ostatnim pociągiem w filmie z Warszawy Gdańskiej. Jest to linia S3 do Warszawy Woli. Znalazłem tutaj taką przypinkę. Zieleń warszawska. Przepnę ją jakieś inne miejsce. Zobaczymy, czy jak będę nagrywał następną część, to będzie też będzie znowu. Czy nikt jej nie weźmie. No, ciekaw jestem. Także zobaczymy, czy ktoś ją weźmie, czy nie. Może ktoś z was ją weźmie. I zaraz będziemy mieli chyba przelot skarbka. Tak już tam nadciągam, bo słyszałem RP1. Wy w sumie chyba też. Wolny przejazd, bo jedzie on przez Warszawę Gdańską. I aparatem szerokokątnym. ED160014. Z Bielsko-Białej Głównej do Olsztyna Głównego. Intercity Skarbek. I coś z tego usłyszeliście. W sensie, no ja usłyszałem, tak, no bo ten, ale nie wiem, czy wy usłyszeliście. To dobrze, mówili, że pociąg nie z 3 z Warszawy Woli do Legionowo-Piasków. Zaraz przyjedzie na peron. Zobaczcie jeszcze, jak się te 42 tam ustawiły blisko siebie pięknie. Chciałem aż tam podejść, aby zrobić zdjęcie im, ale to na koniec dopiero. O! I zobaczcie, stonka jedzie. Akurat kiedy robiłem ujęcie. To się nazywa perfect timing. Tak coś myślałem, że coś za nimi stanęło. A, no i stonka też stanęła. Ale zobaczcie, ile lokomotyw. 2, 4, 6 lokomotyw, jeszcze 7, bo tam jest doczepiona. To się nazywa dopiero mieć szczęśliwy dzień na warszawskiej Pradze. No bo ostatnio, kiedy byłem, to było mało tych raczej składów, ale był jeden za to zielony. Minął czas dosłownie około minuty, półtorej. Od odstawienia wagonów, stonka już luzem. SM42 1273. Taka fajna, zmodernizowana. No i luzem gdzieś jedzie, o. Pan na stacji zameldował się Elf SKM, który wcześniej był zapowiadany. A stonka ty dalej się, stonka się zatrzyma, będzie manewrowała pewnie. Elf odjeżdża, linia S3, Warszawa, Wola, Legionów-Piaski. 27WE007.
Dziękuję za RP1. Już pewnie niektóryś raz ten maszynista widzi. Na Gdańskim mnie pewnie widział. Dziękuję bardzo jeszcze raz. W międzyczasie rusza Stonka. Teoretycznie rusza. Się zatrzymała znowu. Teraz już Stonka rusza. Pięknie wyglądają moim zdaniem te stonki luzem. Wszystkie pociągi ładnie wyglądają luzem. Tak samo jak tutaj ten Vectron SM42273. I albo podłączy się do innych wagonów, albo gdzieś sobie pojedzie. Pewnie za niedługo tam pójdę, tylko jeszcze nagram jakieś kilka składów. Chcę nagrać jeszcze Pobrzeża. Jeden z moich ulubionych składów. Tak jak myślałem, pojechała tam za te wagony. I zobaczcie, może tego nie mówiłem, ale Vectron stoi na torze, no nie używany, na bocznicy po prostu, bo że jest zardzewiała, jest wykolejnica zapobiegająca temu, aby po prostu ładunek albo pociąg, albo lokomotywa, które po prostu tam stoi za tą wykolejnicą, nie wjechały na te tory, na przykład po których przejeżdża jakaś inna lokomotywa. Bardzo ogółem przydatne urządzenie. Po prostu ona się po prostu zjeżdża z torów, tak? Potem można ją podnieść z powrotem na tory. A nie dochodzi do żadnej katastrofy kolejowej. Udało się. Trzeba pociągu osobowego, lotniskowego, raczej przyspieszonego, z Warszawy Centralnej do Modlina. Nie dojrzałem numeru. Przepraszam za to. Mamy ET22 871. A dzisiaj chyba był już 875, także bardzo blisko siebie. Numery. Puste węglarki. Pojechał. Ale ten Vectron dalej stoi. I nadciąga wyczekiwane przeze mnie Pobrzeża. Również z aparatem szerokokątnym. EP09034. Piękny przelot. No już napiszcie ile wagonów naliczyliście. A ja teraz idę tutaj kładką. Tak jak w poprzednim filmie, obczajmy sobie tamte zakamarki. No i pewnie porobię kilka zdjęć do miniaturki. Tak jak wspominałem, ta kładka jest bardzo wysoka. Zobaczcie. Jest dosłownie tak jak tamten most. Wiadukt. Tak wysoka. I wiecie co? Widać stąd nawet Stadion Narodowy. Tam wystaje flaga, widzicie? Ale pięknie tutaj widać wszystkie tutaj te tory.
panoramę Warszawy jeszcze fajniej. Przepiękna. A tym tutaj torem manewrował T-42. O, tutaj. Tak to wygląda tutaj od drugiej strony. Masa rozjazdów. Tam z drugiej strony jest górka rozrzędowa. Kiedyś się wagony spychało, nie wiem jak teraz jest. Pewno inaczej. Niestety nie widać ET-42. A to pewnie przejdę tam i zrobię jakieś zdjęcie fajne. Na miniaturce będziecie mogli zobaczyć. No i zobaczcie, ten tej ET-41 ma pantografy. No te takie nowsze, można by tak uznać. No także to mamy obczajone, no numery, no. Numerów, no tak średnio, żeby dojrzeć, musiał podejść, ale... No, wolę tam nie podchodzić za bardzo. Ale podejdę na pewno tam, by zrobić tego zdjęcia, to jest przepiękne. O, jeszcze tutaj mamy stonkę. Nasza stonka jedzie. SM42 1273. Ciekawe, nie na manewrach. I pewnie pojechała tam wrócić. O! Pociąg został przyspieszony do Warszawy lotnisko, do Warszawy Centralnej. I pojechała, ja kieruję się w ciągu do tych ET-42. Jeszcze tutaj wam pokażę, wyciągam ręce na maksa, aby tutaj nad tym... O, proszę bardzo. Przepiękne ET-42, na pewno jedna ma numer 36. Można jeszcze... Wejdę na kamień. To zaraz zobaczymy. Podejdziemy dalej. Bliżej. O, proszę bardzo, to jest z kamienia. Będą zaraz pewnie odjeżdżały. Jedna jest na manewrach, druga no, na światłach. Express Intercity Premium. Także wystające czoło byczka. Proszę bardzo. Pięknie tutaj razem wyglądają obok siebie. ET-42-019 i 026, a wtedy powiedziałem 36, także przepraszam, 26. Jeszcze zobaczcie, mają te takie reflektory skierowane, one są zwykłe, skierowane w dół, czy nie? No i ogólnie to coś, co jest skierowane w dół, no to coś, co jest na dole, to ono się świeci na czerwono. A teraz to już są takie nowsze halogenowe, no. Typu ZES, no. No, że po prostu ZES są ułożone. Także to było wszystko w tym materiale. On dobiegł w końca. O, jeszcze tory. 140, 141, 139. Takie nalepki są. No, także bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu z Warszawy Pragi. Trzymajcie się tam. Cześć.